Cześć, dziś wózetka, czyli wyjątkowe ciasto, delikatne i puszyste, a zarazem wilgotne i lekko czekoladowe. Kilka idealnych warstw, które łączą się w harmonijny smakowy duet, czyli jasne i puszyste czekoladowe ciasto biszkoptowe oraz warstwa kremu na bazie bitej śmietany przykryta pyszną czekoladową polewą. Czyli ciasto idealne na dosłownie każdą okazję. Zapraszam. 8 dużych jajek, u mnie są to jajka w rozmiarze L, jajka powinny być wyjęte z lodówki co najmniej godzinę przed pieczeniem, o ile ktoś oczywiście trzyma jajka w lodówce. I 2/3 szklanki cukru, ubijaj razem przez 15 minut na najwyższych obrotach miksera. Jeśli posiadasz mikser planetarny, wówczas mogą być to średnie obroty. Może się też zdarzyć, że w przypadku mikserów planetarnych piana ubije się szybciej. W międzyczasie niepełną szklankę, czyli 140 g mąki pszennej, najlepiej typu 450, 2 pełne łyżki mąki ziemniaczanej, 5 łyżek kakao i 1 płaską łyżeczkę proszku do pieczenia wymieszaj dokładnie razem. Kiedy jajka będą już ubite, czyli piana trzykrotnie zwiększy swoją objętość i zrobi się wyraźnie jaśniejsza i sztywna, odstaw mikser na bok i po 2-3 łyżki przesiewaj suche składniki. Przesiewaj, ponieważ zarówno kakao, jak i mąka ziemniaczana ma tendencję do zbrylania się i w momencie, kiedy ominiesz przesiewanie, na pewno skończysz z kawałkami, z grudkami mąki czy kakao w upieczonym cieście. Następnie całość delikatnie mieszaj, za każdym razem sięgając dna, tak aby wszystkie składniki dokładnie się wymieszały. Kiedy pierwsza partia suchych składników będzie wymieszana, dodawaj kolejną, aż dodasz wszystkie. Na koniec, kiedy wszystko już będzie dokładnie wymieszane, dolej jeszcze 50 g masła, wcześniej rozpuszczonego i lekko przestudzonego. Masło może być wciąż ciepłe, nie powinno być gorące. I jeszcze raz dokładnie całość wymieszaj. Następnie ciasto czekoladowe przelej do prostokątnej blaszki 24×35 cm. Dno blaszki wyłóż papierem do pieczenia, boków niczym nie smaruj. Gotowe ciasto biszkoptowe wyrównaj i od razu wstaw do piekarnika wcześniej nagrzanego do 180 stopni bez termoobiegu lub 165 z termoobiegiem. Ciasto piecz od 35 do 45 minut, wszystko zależy tak naprawdę od piekarnika. Generalnie zanim wyjmiesz je z piekarnika, sprawdź po prostu, czy patyczek wbity w środek wychodzi suchy. Jeśli tak, wówczas od razu ciasto wyjmuj z piekarnika i zostaw na 10-15 minut do przestudzenia. Następnie wyjmij je z blaszki, odwracając do góry dnem i po całkowitym wystudzeniu przekrój na 2 równe blaty. Jeśli masz problemy z uzyskaniem równych blatów albo robisz to po raz pierwszy, to zachęcam do obejrzenia filmu na moim kanale o tym, jak równo przekroić biszkopt. I jeszcze nasączenie, czyli 1 szklanka kawy lub może być też herbata albo woda, 2 łyżeczki cukru, może być więcej w przypadku mocnej kawy do smaku i 1-2 łyżki soku z cytryny. Całość wymieszaj razem i odstaw na czas przygotowania kremu. 1 litr śmietanki 30% dobrze schłodzonej i 6 łyżek cukru pudru, można dodać też więcej. Ubijaj razem prawie na sztywno. Kiedy bita śmietana zacznie już się robić wyraźnie sztywna, dodaj jeszcze 400 g kwaśnej śmietany 18%, również dobrze schłodzonej. Całość wymieszaj krótko, tylko tyle, aby wszystko się połączyło bez jakiegoś dodatkowego ubijania. I na koniec dolej jeszcze 3 pełne łyżeczki żelatyny rozpuszczone w 1/3 szklanki, czyli 80 ml gorącej wody. Żelatyna w momencie dodawania dobitej śmietany powinna być lekko ciepła, nie może być gorąca, ale nie może być też zimna. Ona generalnie powinna mieć taką bardzo płynną konsystencję. Dodawaj etapami powoli, za każdym razem dokładnie miksując i pamiętaj o tym, aby nie lać żelatyny na łopatki miksera, ponieważ skończysz wtedy z grudkami żelatyny nierozmieszanej i zastygniętej. Całość ubijaj krótko, tylko tyle, ile potrzeba, żeby żelatyna dokładnie rozpuściła się w całym kremie. Następnie blat ciasta biszkoptowego nasącz połową przygotowanego ponczu. Wyłóż 3/4 kremu, 1/4 kremu pozostaw do dekoracji później wierzchu ciasta. Przykryj drugim blatem biszkoptu, który nasącz pozostałym ponczem. Ciasto na chwilę wstaw do lodówki, a w międzyczasie
pół masła, pół szklanki cukru pudru, dwie pełne łyżki kakao i dwie łyżki wody. Rozpuść razem, podgrzewając bez gotowania. Kiedy składniki rozpuszczą się całkowicie i utworzą jednolitą polewę, odstaw całość na 10-15 minut do przestygnięcia. Polewa może być wciąż ciepła lekko, nie może być gorąca. Postaraj się też w tym czasie przemieszać ją od czasu do czasu, aby nie utworzyła się taka zastygnięta skórka na wierzchu polewy. Przestygniętą polewę wylej na wierzch ciasta i równo rozsmaruj. Pozostały krem przełóż do rękawa cukierniczego i udekoruj wierzch ciasta. Smacznego! Chcesz zaskoczyć bliskich pysznymi wypiekami? Moja nowa książka Na słodko to przepisy na babki w różnych smakach i konsystencjach, delikatne serniki o aksamitnym wnętrzu i kolorowe ciasta przekładane, które zrobią wrażenie na Twoich gościach. Przepisy są łatwe do zrozumienia i wykonania nawet dla początkujących cukierników. Dodatkowo do każdego przepisu masz film pokazujący jego wykonanie. Nie czekaj już dłużej i kup już dziś Na słodko na sklep.orchideli.com. Zapraszam.